No więc witam wszystkich gorąco na live i na streamie w Rimworldzie. No, cały weekend gramy chyba w Rimworlda, ale sytuacja jest dobra, bo mamy stół produkcyjny. Pojawił się egzotyczny sprzedawca, przelatywał obok i nam go sprzedał. I teraz musimy dbać o to, żeby ten stół po prostu produkcyjny nam wyprodukował tutaj jak najwięcej tych, jeszcze dodam, komponentów i po prostu cały metal na komponenty, bo ja nie wiem, co on ma postać, co on ma, rzemieślnictwo 11, to czemu jest taki wolny? Bo pewnie nie ma ręki, czekajcie, zdrowie. No jasne, że nie ma ręki. Ja muszę tu jakąś cybernetykę wprowadzić, muszę im te ręce powymieniać. Dobra, czy Wikiand będzie sprzątał, czy on ma... Nasz niewolnik jest sprzątaczką. I on może się tylko po domu poruszać. I to mi się podoba. Mut odetnę, bo mi jeszcze będzie później chodził, wiecie. Ja nie chcę, żeby on mi później gdzieś tam uciekał, tylko żeby po domu chodził i tutaj sprzątał, a nie gdzieś pole zamiatał. Ile mam już godzin w Rimworldzie? A, nie dużo chyba, bo jak dużo grałem, jak go nie było na Steamie i tu mam tylko 215, ale w samej grze mam chyba więcej, bo myśmy większość grali, zanim on wyszedł na Steam. Rzadkie tumbry. O kurde. Próbujemy je oswoić? To ma u nas najwięcej oswajania. dziewiętnaście, to bym... A, to jest Nicole, ona jest upośledzona trochę. 16 jaja. Ty patrzcie, ale on ma bicz z ciała i to manipulacji nie odejmuje, co znaczy, że jeśli ktoś nie ma ręki, to mógłbym mu zamienić tym mutacją, tylko że piękny nie jest. Ale z tego, że nie... A, piękno. Aha, ale otoczenie to nie jakby to, co innym się może... Noszenie części czyjegoś ciała jest niepokojące. Kto kurde szyje spodnie z ludzkich skór? O, fuck! Nie no, nie szyjcie płaszczy z ludzkich skór. Gdzie to, czemu tu nie ma ludzkiej skóry? Aha, bo to jest szycie. Zrób poszywaną skórę. Ja pierdzielę, co tu się wydarzyło. Pas niewolniczy z ludzkiej skóry, może lepiej nie. Chociaż, kurde. Pas niewolniczy mógłby być z ludzkiej skóry, nie? Ale gdzie jest jakaś strefa gaszenia pożaru? Musi coś takiego być. Kurde, nie ma. Nie no, gaście. Ja bym wykupił pay-per-view na galę freaków są z Dawidkiem. Konflikt o to, że Bąkol nie zamknął drzwi. No ale nie zamknął drzwi. I z autem jeździ ciągle. I drzwi nie zamyka. No i taka jest z nim robota. Ty, czemu nie ma?
Gdzie jest agresywność? Nie kumam. Czemu nie ma informacji, że nas może ten Tumbro zaatakować? Dobra, ja. Zwierzę śpi, aha. Dobra, to jak się obudzi, to będziemy je ten nachodzić. Tylko raz użyli koła debuffów. No ja nie wiem, tylko jest jeden problem, bo Dawidek waży chyba ze 100 kilo więcej niż ja. Więc mogłoby być... brak żywności? Czemu brak żywności? Czekajcie, ścinają te jagody, czy nie? Chyba ścinają. Może teraz będzie żywność, bo to mi się wydaje, że Tumbro chyba lubią jagody. Nie? To one jedzą. Gdzie tu jest jakieś jedzenie? Warzywa, nasiona, żywe rośliny, żywe drzewa, posiłki, przetworzone jedzenie, trunek, pasza. To co to znaczy brak jedzenia, bo nie kumam? Jak brak żywności? No przecież mają pełną, no dobra, mięsa nie je, ale mamy mleko i posiłki przetworzone mamy. A, chyba, że nie ma jakiegoś dopuszczenia, czekajcie, fauna. Kurde, nie, no nie ma żadnego tutaj dopuszczenia. Nie wiem, o co chodzi, troszeczkę. Pada deszcz? Pada. I co, sprząta ten niewolnik? Nie, on nosi towary. A może by neurotaminę przeniósł, bo kurde... się psuje na tym. Dobra. Serum niszczyciela. Badanie ukończone. Syntezy, które tymczasowo zwiększy siłę i szybkość użytku oraz pozwala mu szybciej wracać do zdrowia po urazach, ale pogarsza nastrój. Okej. Okay. Serum niszczyciela. Opancerzenie, serce z metalu strzelające, opancerzenie, gula, kolce, gula, adrenalinowe serce. Jakie opancerzenie może byśmy już zrobili? Broń szaleństwa. Odporny na obrażenia, serum metal krwi. Myśmy już mieli serum metal krwi. Dobra, niech będzie serum metal krwi, niech coś muszą badać. Skąd on te ziemniaki nosi? O Jezu, najazd jakiś. A, to jacyś ludzie z łukami. No dobra. Ale co, oni już atakują? Jak to tak?
Serio? No dobra. O, shit. Nie chcę za bardzo ich tam odsyłać, bo wiecie, jak to się kończy. Ile ten ma jeszcze? 5 godzin. Uwięź. Ile tam ma? 13 godzin, może się uda. Pa, 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 dopadnie go jeszcze. Jedziesz go. A, mamy go. Nie ma, nie powiesz swoim, żeby nas, kurde, później będą nas wracać i najeżdżać. Ty idziesz do piachu. Dobra, zeżrę ci ją. Już mi się nie chce jej opanowywać. Nie ma takiego czołgania się, kurde, ale próbuję uciec, patrzcie. Dobra. Myśleli frajerzy, że mnie porobią. A sam? Coś się z nim dzieje. 5 godzin jeszcze będzie. Ile mamy tego ludzkie mięso? Gdzie jest Agulka? Agatka znaczy. Już jest leczenie? A, ten idzie, dobra. Dobra, i jak... Zmniejsz opór. Zmniejsz opór. Tego już można rekrutować. Tu zmniejsz wolę. Możemy zniewolić. Będziemy mieli drugiego niewolnika. Co oni mnie tak najeżdżają? O, fuck. Ci już są dobrzy, ci mają karabiny. Dobra. Tu będzie trochę ciężej. Nie no, co wy gadacie? Nie, nie. Nie wiem za bardzo, gdzie się ustawić. Czekajcie, kto ma u nas ten zew zwierzaka?
ten, ale nie ma. Kurde, za 8 dni dopiero. Szkoda, że to zużyłem tak pochopnie. O kurde, oni są z więcej niż jednej strony. O się, to dobra, okej, kumam. Żeby tu granata jakiegoś nie wrzucili. Nie wiem, czy oni nie będą próbowali odbić tych swoich. Zapiszę to pod dwójką i zobaczymy, co się wydarzy. Strzelają do słoni? Czemu? Broni i tak będą strzelać tylko, nie? Jakieś świnio ludzie są w ogóle. Rozpoczynają atak. Taki średni ten ich atak chyba. Nie wiem, czy nie powinienem z dulem tu pójść. I on by na nie te słonie wypuścił. Od tyłu, że tak powiem. Oni mi słonie teraz zabijają. O, fuck, ten ma granaty. Ten się poszedł ugasić do wody. Da się tak? Aha, super. Ci już uciekają? Dobra. Co tu się dzieje? Duża śmierć, kobra śmierć.
To tu nie jest ranny. Krowy mi uciekają. Budowniczy. Ile ten ma dziur? 3 godziny. Uwięź, może się uda. Gdzie jest Agatka? Łata naszych. Łata słonia, ale ten słoń już jest okej. Brak zagrożenia, 3 godziny, zaraz go załatają. Nie wiem, czy ja to dobrze porobiłem. Tylko, żeby oni nie kroili tych wszystkich ludzi. Ja już mam dużo ludzkiego mięsa chyba, co? Opraw stworzenie. Może zróbmy tak, bo mi zaczną tych ludzi kroić i to będzie kurde kiepskie. Jaką kasę tu w ogóle ktoś zrzucił i zostawił? Łańcuchowa jakaś, karabin łańcuchowy. Śmiertelna choroba, zdrowie. Okej, ale już go zaraz połata. Dobra, jest. Nie, Dul, proszę, nie idź upogromniać istot. Muszę cię teraz, będę musiał cię zbić. Kurde, no nie chcę go aresztować. Musiałem go pobić. Dobra, jak z tymi częściami tu? One są robione czy nie? Niedokończone. Katsumi. Co ma Katsumi do zrobienia? Gdzie jest w ogóle Katsumi? Co ona robi? Poluje na szczur. No to robimy tak. Katsumi, jako że jest naszym najlepszym rzemieślnikiem, nie będzie myśliwym już. Tylko będzie rzemieślnikiem. Ozew zwierząt w końcu możemy użyć. Nie wiem, czy to jest dobry tutaj ten. Niedaleko mamy te drzewa mięsne. Nie wiem, czemu ja je karmię. Dobra, ja tu zrobię teraz tak, zrobię tak. Tu zrobię metal, no bo tak, on to robi, komponenty robi ze stal. Więc tu zrobię...
stal. I tyle. I tu będzie stal priorytet krytyczny. Te krowy nam złapali? Te, czemu ta jedna krowa jest nie w tym nie za tym ogrodzeniem, za którym być powinna? I komponenty. Tu wszystko ma leżeć. Slab, co to jest? Paczka dymna, o! No niedobrze, zakażenie ma. Gdzie zagadka? Musi go poleczyć niestety. Się pobili wszyscy, no zajebiście. Ci umierają czy nie? Ta się wykrwawia. Palec jej urwało. Zagadka, nikt, wiecie, wszyscy śpią. Dobra, jakie ma ząbek? Rekreacja. Jak zwykle za mało rekreacji. Okropnia sypialna. Czemu okropna? A drugi kto ma? Walton. A Walton to chyba jest intensywno drażniące otoczenie. No to jestem w stanie zrozumieć. Czekajcie, zwierzęta. Słonie są. Gdzie ta puma jest? Puma i ona będzie tam, gdzie słonie. Może być tam, gdzie słonie. Nie chce tam będzie podjadać jakieś zwierzęta na tym. Nie kumam, czemu ten Walton nie sprząta non-stop wszystkiego elegancko. Kurde, no i szkoda, że te słonie nie są, wiecie, oswojone do noszenia, ale żeby dojść do tego noszenia, bo co tu jeszcze jest, co to jest? Transport. To jest transport, ratunek, atak. Ja szczerze wolałbym chyba, żeby nosiły, niż żeby ratowały ich. Raczej do ratowania to oni sami wiedzą, jak się ratować. No a ta? Że ona zaraz się wykrwawi. O, czekaj, Nyken idzie ich leczyć, ale nie tego, co powinien. Dalej nie tego, co powinien. Czemu ta jedna nikt nie chce karmić, ani nic. Gdzieś wykrwawi zaraz. Dobra, w końcu. Oni nie mają jakichś priorytetów na to, że jak ktoś, kurde, się wykrwawia i umiera, to go mają jako pierwszego leczyć? Cię, no ale czekaj. On ma do strefy domu, tylko ma chodzić, tak? Przydział. Dom. To czemu on idzie tutaj? Przecież on powinien nie móc tu w ogóle chodzić. Nie kumam, w jaki sposób to funkcjonuje, ta gra. Nigdy tak nie było. Kurwa, tań się rzucił teraz na tań. Gdzie mam jakiegoś... Ty, ale ten sam to nie był ten... A nie, to sami. Dajesz go, kurde. No i wyjaśnione został. Może za dużo ich trzymam w tym, wiecie. Jest zrekrutowany. Oszul, nowy rekrut.
Moi drodzy, stara rana ma tylko na barku i jest tak. Jest dobrym treserem, budowanie, walka wręcz i gotowanie. No to zrobimy, że Oszul będzie pacjentem, lekarzem nie będzie. Odpoczywać też będzie czasem. Opiekun nie, asystent i teraz będzie tak, treserem, kucharzem, myśliwym nie będzie i budowniczym. I tragarzem i sprzątaczem na ostatnim miejscu, gdyby wszystko inne już porobił. O nie, zgniło mięso w skład, no ale to dlatego, że nie ma, wiecie. Oczywiście ta ich broń leży tu i się rozpada. A to nie jest chyba jakaś wybitna broń. Tak czy siak mogliby ją pozbierać, tylko że chyba nie ma już komu nawet. Dobra, jak to było z tym więźniem? Tego możemy chyba zniewolić. Tego jeszcze trzeba uspokoić i tego też troszeczkę. A nie, zmniejsz opór. Czekajcie, a czy te zestawy medyczne nie powinny być w lodówce? Ale nie, on nie jest na zewnątrz i się nie psuje, więc jest git. Bo one są z Glitterwooda, no to chyba po prostu się nie psują. Nie wiem, na czym to polega. Ty właśnie, a zwykłe zestawy medyczne też się nie psują, nie? Nie. Sprząta tam ktoś? No właśnie sprząta ten jeden koleś, tylko że teraz nosi, to, nosi rzeczy i właśnie nie ma kto posprzątać. Nie wiem, no mógłbym kogoś jeszcze zrobić na sprzątacza, tylko nie wiem kogo za bardzo, bo tu każdy jest na pewno ważny. I takich sprzątaczy to tu jest mało. A jakbyśmy im wszyscy dali, że mają sprzątać. Tak wiecie, tak. Tragarzować, że myślicie, żeby zaczęli nosić te towary, na przykład? No nie wiem. Spróbujmy, eksperyment zróbmy. Kenneth został zrekrutowany. Ale mam nadzieję, że założy mu, on se sam założy obroże niewolnika. Patrzcie, pas niewolnika. Obroża niewolnika. Ten to na pewno będzie sprzątaczem. Co to jest? Pierwsze co to poszedł zjeść dobry posiłek, no i kurde. Co sądzisz o tym, że władze San Francisco podjęły pomysł Stasia Żółtka i wprowadzają u siebie Menelowe Plus? Menelowe Plus. Nie wiem, ciężko powiedzieć, powiem wam. Patrzcie, oni teraz będą sprzątać i ten, i przenosić towary wszyscy, chyba, nie wiem.
czemu Kenneth nie je na przykład? Czy ja muszę im mówić, kiedy mają jeść? Mistrzowski przedmiot. Wow, mistrzowski pas do tego, do niewolniczenia. Bierzesz to, ubierasz. Moja rywalka zmarła, mój rywal zmarł, przestronne wnętrza, spożyty dobry posiłek, no nie no. O Jezu, co to jest, kurwa, znów jakiś najazd. Co oni mają na plecach? Pakiet toksyczny, o shit. Tylko tu są, czy jeszcze z której strony? Tylko tu. Czemu Walton nie ma jakiejś broni? Czy są tu jakieś bronie do wzięcia? Dobra, i teraz tak. O, ten mi się spali zaraz. Jeszcze jest do tego. Agatka, gdzie jesteś?
Śmierć Witold. Aha, bo to jest, ale to jest ghoul, dobra. Dobra, czyli trzeba dać serum ghoulowe, które to jest. Serum wskrzeszenia ghoula jest. Kto mi to może użyć? Chyba tyle. Nie, dul, nie. On znów chce kogoś ten. Znów chciał istoty uwolnić. Dalej jest chlew w tym domu, nie wiem o co chodzi. Dobra, ja tym słoniom odejmę tego, żeby one tu... One i tak nie potrafią nosić, więc niech nie łażą po tych pomieszczeniach, bo im tylko syf robią. A ta krowa wyszła z tej zagrody, czy ona nigdy już nie będzie spała? Została uwięziona za ścianą. Dobra, jak tam więźniowie tego, zbijamy mu ten temu, zmniejszamy opór temu, zmniejszamy opór temu, zmniejszamy opór temu, zmniejszamy opór i temu te zmniejszamy opór. No to będą nasi przyszli koloniści, tylko nie wiem, czy trzymanie ich w szóstkę w jednym więzieniu to jest dobry pomysł. Tresura. Słoniątko straciło możliwość ataku. Musi, Agatka musi go poleczyć. Jak zakażenia nie wyleczymy szybko, to będzie problem. Temu przejdzie ta furia, czy co mu jest? Dobra, już mu przeszło na szczęście. Masakra. Ale czemu oni mnie atakują co 5 minut? Ktoś, powiedzcie mi, bo nie kumam tego. Jakby coś zrobiłem złego? Nie wiem, te inne frakcje mnie nienawidzą, czy o co chodzi? No trochę mnie nienawidzą, no ale kurde, bez przesady. Ile mam w ogóle komponentów i gdzie to mogę sprawdzić? Dziesięć, dobra. Dobra, koniec. Wszyscy mają priorytet na sprzątanie. Macie sprzątać i sprzątać. Mamy jakieś możliwość schronienia kogoś. O kurde, jakie zajebiste ten, a kto ich będzie atakował? Mech cluster. Nie wiem, co jest mech cluster. Of 2 razy size will deploy nearby. Nie, to chyba za trudne dla mnie. To będą mechy gdzieś wylądują obok. Dziś jest dzień sprzątania, dlatego każdy dostał priorytet na sprzątanie.
Nie, ja nie mogę patrzeć po prostu. To jest taki syf w środku. To też jedna osoba tego w życiu by... O, handel, patrzcie. Pobliska osada ma specjalną prośbę o wymianę. Chcielibyśmy kupić hidżab jakości normalnej. Kurde, nie wiem, czy hidżab jakości normalnej. Ile oni tych hidżabów chcą? My tego nie zrobimy w półtorej dnia. Siema Jakub, szczęść Boże. Ty patrzcie, ale oni naprawdę, to trzeba było wszystkich zaprzęgnąć, żeby oni troszeczkę chociaż ogarnęli, te, bo tu tej krwi jest tyle, że to wysprzątanie tego zajmuje czasu dużo strasznie. Patrzcie, jak oni pucują w dwójkę, nie potrafią tego jednego pomieszczenia wyczyścić, a co dopiero jak to jedna osoba miała robić. No dobra, teraz będzie posprzątane i teraz już mogą ci inni sobie sprzątać, nie? Wiecie, o co chodzi. Teraz oni sprzątają zagrodę jeszcze, opatrzcie, tu wysprzątają. Wszędzie, dobra. I teraz ja robię już praca i już nie ma sprzątania. Czyli ci już nie są sprzątaczami. Sprzątaczami są tylko ci, co nimi są, czyli niewolnicy. Następne zadanie będzie tragarzowe. Jutro jest dzień noszenia towarów. Wszystko ma być poprzenoszone. Jest wszystko poprzenoszone. Wszyscy poszli spać. No i to mi się podoba. I teraz to tak miało być. I o to właśnie chodzi. A nie kurde. Jak w chlewie jakimś. Dobra, zobaczmy to zadanie. Kurde. No może to zrobić, no. Ile tych hidżabów chcą? 15 razy hidżab. Zlecanie hidżab. Jest tu coś takiego jak hidżab? Ale jest tu jakiś limit? Jakiej jakości to ma być? Mi zrobi te hijaby, to będą chyba. Nie ma jakości, zasięg składowiska. Tylko karweny będziesz musiał zrobić, żeby te hijaby dostarczyć. No tak, ale to jest w mieście Philosophererium. Zobacz hijab, przejdź do Philosophererium. To nie jest daleko od nas. Puścimy tam karawanę i tyle. Jakość będziesz miał, jak dasz do wytwórz do uzyskania 15 szczegóły, ale tu jest 15, a jest dowolna jakość. No to jest normalna, tak, nie? Że my nie mamy z czego tego robić, bo w hijab widzę, że się robi z 30 tkaniny. A my nie mamy tylu tkanin. A, to nawet nie ma co robić tego hijabu. Dobra, nie robię tego zadania. To się nie uda. Musiał mieć tkaniny dużo. Ja nie mam tkaniny, bo mam małe poletko do robienia tych bandaży i innych takich.
Robię przerwę, moi drodzy, 5 minut, bo śniadanko sobie zjem. 3 minutki przerwy, 5 minutes break, znaczy 5 tak.